Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam różne ciekawostki związane z UFO i kosmitami w serii GTA. Zaczynamy od pierwszej części, w której w misji Penetrator ratujemy mężczyznę, który najechał na bazę wojskową i ukradł z niej tajne akta dotyczące kosmitów. Przeszukując pliki GTA Vice City, zobaczymy obiekt przypominający statek UFO i jest to model używany w studiu filmowym. W tym samym miejscu możemy zobaczyć także scenerię Księżyca i niektórzy uważają, że w jednym punkcie jest widoczny kosmita. W Vice City istnieje także gazeta oraz program telewizyjny odnoszący się do UFO. Is coming to Friday night. He was a well-to-do cop transferred to a troubled precinct downtown. His new partner is a space traveler with a passion for justice. It's Yuppie and the Alien. O wiele więcej ciekawostek dotyczących kosmitów znajdziemy w GTA San Andreas. Przeszukując pliki gry, odnajdziemy kilka obiektów mających w swojej nazwie słowo UFO. Doszukamy się tam m.in. plików nazwanych światła UFO, przez co wielu graczy myli różne obiekty na niebie właśnie z takimi statkami, jednak w rzeczywistości dotyczą one jednego z barów. A tak ten bar wygląda w grze. Just a day for a cruise in my low ride. We znajdującej się w pobliżu bazie wojskowej możemy zobaczyć różne zielone światła bez widocznego źródła. Jednak jest to prawdopodobnie tylko błąd, ponieważ źródła tych świateł możemy już zobaczyć w środku podczas jednej z misji. W misji Czarny Projekt, w której udajemy się do wnętrza bazy wojskowej, możemy również usłyszeć nawiązanie do kosmitów. Uważa się, że wrogowie napotkani w zadaniu Smuggler są kosmitami, ponieważ m.in. naśmiewałem się z ssaków, a całość również prawdopodobnie jest nawiązaniem do facetów w czerni. This endangers everything. You evolved from shrews. The great day will come. This doesn't concern you. You don't know what you're messing with. You know nothing. Idiotic mammal. W misji Zielona Maś kradniemy dziwną substancję, która może być pochodzenia pozaziemskiego. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah,
Dodatkowo w grze spotkamy trzech NPC-tów, którzy mają różne wypowiedzi dotyczące UFO. Rob against me again. We must take care of Mother Earth. Can't let them take me again. Hello. Well, what have we here? The moon. It looks so beautiful. Yeah, that's a great one, isn't it? Do you ever go hunting? Fat chance. Get out of here. Later, man. Stay red. San Andreas is bigger than you, isn't it? Oh, sure. Or they look you. Next time, I'll punch your face in. They lack all sense of the truth. Mi się udało ich spotkać koło siebie w tym miejscu. W GTA 4 również znajdziemy kilka odniesień, ale już mniej ciekawych. Zaczniemy od jeziora, które swoim kształtem przypomina obcego. Na nieistniejącej już stronie internetowej mogliśmy przeczytać, że w jednym z barów znajduje się maska kosmity z wcześniej wspomnianego programu telewizyjnego z Vice City. Jednak w samej grze bar ten jest zamknięty. Kolejne odniesienie to prześmiewcza gazetka, którą możemy zobaczyć w jednej z kryjówek. Istnieje także strona internetowa poświęcona kosmitom. Również niektórzy bezdomni rzadko mogą wspomnieć coś o kosmitach. W GTA China Wars spotkamy kobietę, która twierdzi, że widziała UFO. W GTA 5 z tych bardziej znanych rzeczy to możemy zobaczyć oczywiście kosmitę pod lodem oraz różne unoszące się statki i jeden pod wodą. W grze odnajdziemy również trzy misje powiązane z kosmitami. Tracing.
Wait. Wait, wait! Stop! What's the problem, home? Wait. Carbon-based life form, check. 6 feet tall, check. Slightly excessive adipose tissue. Normal distribution, check. An infinitely intelligent race of super cosmic beings, and out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then, they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. You lost your motherfucking mind. And now, I've got to find the pieces. Z mniejszych ciekawostek to możemy odnaleźć aktorów przebranych za kosmitów, maskę obcego, bar z tematyką UFO, plakat dotyczący jednego z filmów oraz kolejny plakat w domu Lestera. UFO oraz jajo kosmity jest również powiązane z tajemnicą na górze Chiliad. W plikach w wersji na Xboxa 360 i PlayStation 3 mogliśmy odszukać nieużywany interfejs powiązany z kosmitami. W grze odnajdziemy także dwa miejsca kultu UFO. Na niebie czasem możemy również zaobserwować dwa ruchome obiekty. W GTA Online w tym roku na Halloween dodano nowe UFO, a w samo święto mogliśmy zobaczyć ich wiele nad miastem, co widzicie po lewej stronie, a po prawej pokazany jest event z zeszłego roku. Dodatkowo w GTA Online możemy być porwani przez UFO i dostać wtedy specjalny tatuaż oraz istnieje misja, w której widzimy rozbity statek oraz kosmitów. Teraz pokażę Wam rysunki UFO, które możemy spotkać w różnych miejscach. Thank you.
Między innymi na Nowej Wyspie Morze Monary siają kosmity. W nowo zakupionej bazie zobaczymy przez chwilę spółrzenę prowadzące do miejsc powiązanych z UFO. A to już wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!